poniedziałek 10 lipca. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jak zawsze o tej porze rozmawiamy z politykami z naszego regionu na bieżące tematy polityczne. Audycji można wysłuchać, audycję można śledzić również na stronie radiopik.pl. Państwa i moi goście dzisiaj, Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Marcin Wroński, Polska Razem. Dzień dobry, witam Państwa. Paweł Skutecki, Kukiz 15. Dzień dobry, witam. I w naszym toruńskim studiu Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam wszystkich. Dariusz Kurzawa, PSL. Dzień dobry. I Jacek Warczygłowa, Nowoczesna. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Panowie, zacznijmy od wizyty Donalda Trumpa w naszym kraju. Ani wielki sukces, jak chciałby rząd, mówią komentatorzy, ale też ani jakaś wielka porażka, jak chciałaby podobno opozycja. Ale sam fakt, że przyjechał najpierw do Polski, a potem dopiero na szczyt G20, też według wielu jest godne odnotowania. Zapewnienie o artykule 5 NATO, że wciąż ten artykuł jest aktualny, stanowcze wsparcie o zobowiązaniu do wspólnej obrony. Żołnierze zostaną, zostaniemy i będziemy współpracować, choć nie było jakiegoś konkretnego zapewnienia o jakimś przedłużonym pobycie amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, dostawy gazu, do tego jeszcze wszystkiego. Panie pośle, zacznijmy od posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Króla. Niektórzy mówią, przyjechał do nas komiwojażer z walizką towaru, żeby dobrze zarobić i sprzedać. Gaz, broń, patrioty, rakiety. Bo to jest biznesmen po prostu. Zgadza się pan z tą oceną? No troszkę, myślę, że troszkę, że no jednak jest wypaczona, bo można mieć różne poglądy i można kogoś lubić, albo ale nie lubić, ale negowanie tego, że przyjechał prezydent jednego z największych mocarstw na świecie i swoją pierwszą europejską wizytę zaczął od Polski, no to trudno obok tego przejść obojętnie. Ja miałem tą przyjemność dzięki, jak inni parlamentarzyści, dzięki kancelarii pana prezydenta Dudy, żeby móc wysłuchać na żywo tego przemówienia. Muszę powiedzieć, że byłem ostrożny, bo były różnego rodzaju przecieki, jakby w jakim kierunku to pójdzie, ale cały ten wydźwięk dotyczący, po pierwsze jakby sam pomysł miejsca tego, że prezydent przemawiał i ta transmisja do naprawdę wielu krajów na tle pomnika Powstania Warszawskiego. Po drugie, no jego niezwykła, powiedziałbym, i taka detaliczność w sensie mówienia o powstaniu, czy ten wątek dotyczący obrony Alei Jerozolimskich. No ja byłem niezwykle pozytywnie zaskoczony, bo trzeba sobie też szczerze powiedzieć, że żyjemy w rzeczywistości, której no dla nas Polaków jakby prawda o II wojnie światowej jest czymś zupełnie oczywistym. Ale no nie tylko w Europie Zachodniej, już nie mówiąc o innych krajach, ta wiedza na temat czy Powstania Warszawskiego, czy tego, kto Polskę zaatakował w 1939 roku, o tym, że Sowieci ramię w ramię tak naprawdę w 1939 roku z faszystowskimi Niemcami dokonali rozbioru Polski, to nie jest wiedza powszechna w świecie, więc z punktu widzenia jakby polityki historycznej, która niejednokrotnie się na gro dzisiejszej rzeczywistości przekłada, no to tutaj trzeba by złożyć naprawdę duże, duże podziękowania, jeśli chodzi o prezydenta Trumpa. Jeśli chodzi o tą sferę militarną, to pan redaktor powiedział, jakby przytoczył zdecydowanie ten artykuł 5 NATO mówiący o wspólnej obronie każdego z członków. Odniósł się do tego, co Rosja robi na Ukrainie. To w mojej ocenie z punktu widzenia polskiego jest równie istotne. No i kwestie bezpieczeństwa, czyli począwszy od tego bezpieczeństwa militarnego, jeśli chodzi o ten system antyrakiet Patriot, trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie umieścili swoje rakiety w Królewcu, niektórzy, czyli stosunkowo blisko polskiej granicy, mówi o Iskanderach, no ale w mojej ocenie najważniejsza rzecz, czyli rzecz, która może spowodować, że Polska, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, która się też wpisuje jakby w tą ideę Trójmorza. Znaczy, jeżeli my z miejsca, w którym obecnie jesteśmy, czyli skazani na jeszcze przez kilka lat, przez tą nieszczęsną umowę, którą zawarł rząd PSL-u i Platformy, a nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, my mamy zawartą umowę z Rosją, że płacimy za gaz bez względu na to, czy go odbierzemy, czy nie. No to jest w ogóle jakiś kuriozum. Więc jeżeli my byśmy z takiej pozycji petenta, jeśli chodzi o gaz,
mogli i zajęli taką pozycję ze względu na gazoport, przede wszystkim budując swoje bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ten gaz amerykański, ale po drugie moglibyśmy być krajem, który ten gaz dalej dystrybuowałby do innych krajów, które również mogłyby stać się niezależne od gazu rosyjskiego, no to to sposób ewidentny, bieżący, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, no stawiałoby Polskę to zupełnie, byłaby zupełnie innej sytuacji. To w tym pokładam, nie ukrywam, bardzo dużą nadzieję. Marcin Wroński, Polska Razem. Co najważniejsze było dla pana w tej wizycie? To znaczy, na początku to trzeba też zauważyć, że bardzo ważne jest to, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, które odwiedził Donald Trump, a pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak jak pan redaktor wspomniał, przed szczytem G20. Pokazuje to, że Polska staje się coraz bardziej liczącym partnerem na arenie międzynarodowej. Pokazują też to oczywiście publikacje, które w prasie międzynarodowej też oczywiście pojawiały się razem z wizytą pana prezydenta Trumpa. Widać, że zmiana polityki zagranicznej, która nastąpiła przez ostatnie półtora roku, przynosi efekty, bo między bajki można włożyć tutaj postulaty czy twierdzenia opozycji, że Polska jest krajem izolowanym, mało znaczącym. No, jak widać, zupełnie inaczej jest, bo Polska staje się partnerem, podmiotem, a nie przedmiotem. I polityka, która była realizowana, czyli polityka takiej przystawki, mało znaczącej dla Niemiec, poniosła fiasko, mogę na tym pokazywać. Także ja też się dziwię, że jak już jestem przy opozycji, że trochę umniejszają rolę wizyty pana prezydenta Trumpa, bo przypomnijmy, jak był prezydent Obama za czasów pana prezydenta Komorowskiego, to Platforma Obywatelska i PSL mówiły, że to jest najważniejsza wizyta roku wtedy, zgodnie twierdzili. Także... Też miał świetne przemówienie w Warszawie Obama, trzeba przyznać. No nie tak świetne jak Donald Trump. Z polskimi obozami koncentracyjnymi. Tak, a tam o tym nie mówił, to prawda. W samym przemówieniu oczywiście trzeba zauważyć, że Donald Trump zauważył i pokazał pewien podział, który jest w Europie, no, na taką Europę, która szanuje wartości, odnosi się do swojej tradycji, historii, a Europę, która ponosi fiasko. No, to fiasko widzieliśmy, jak wyglądały ulice na przykład Hamburga dzień czy dwa dni później. Także Europę, która wręcz, mówię tu tym bardziej o krajach takich jak Niemcy czy Francja czy inne, które prowadzą raczej swoją polityką do samozagłady, no bo zapraszanie tutaj, wpuszczanie tysięcy imigrantów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że o co za tym idzie, oczywiście uleganie pewnej presji takiej lewackiej polityki w tych krajach, uleganie poprawności politycznej, takiej powiedzmy sztucznej, przynosi taki efekt, jakie przynosi, które widzieliśmy, te obrazki. No, uśmiechniętych Polaków, zadowolonych, widających Donalda Trumpa, kraj jak najbardziej cywilizowany, a dwa dni później mieliśmy kraj, który przypominał Aleppo tak naprawdę, no, patrzyliśmy na ulicę Hamburga. Także mi się wydaje, że wydźwięk w świecie też tej wizyty oczywiście jest bardzo dobry. Paweł Skutecki, Kukiz 15, panie pośle. Czy to czasy mamy takie, że musimy patrzeć na Donalda Trumpa z jednej strony jako na przywódcę wielkiego mocarstwa światowego, ale z drugiej strony też na pewną ikonę popkultury, no bo takie mamy czasy. I tutaj naprawdę pozytywnym odróżnieniem było to przemówienie, które było niesamowicie dobrze przygotowane. Ja nie wiem, czy Donald Trump jest takim specjalistą od polskiej historii, czy ma tak dobrych doradców, no to już nieważne. Przemówienie było nadzwyczaj przygotowane. No, to jest jeden z nielicznych polityków na świecie tego formatu, który odróżnia powstanie warszawskie od powstania w getcie. Zresztą wizyta córki prezydenta oddająca hołd tych symbolicznych aktów było sporo. No to było coś niesamowitego, wzruszającego. Czy ta wizyta przyniesie jakieś konkretne efekty? No nie wiem, no te umowy biznesowe, no to wiadomo, każdy dba o swój naród i tutaj trudno się dziwić, że Donald Trump chce, żeby zarabiali Amerykanie, a nie kto inny. Na pewno potrzebujemy i broni, i gazu, więc skądś i tak musimy te rzeczy wziąć, więc tutaj ten kierunek amerykański wydaje się naturalny. A mi się tak zwyczajnie po ludzku bardzo podobało to, że chwilę przed wizytą w Niemczech Donald Trump mówi o Niemcach strzelających do polskich łączniczek. No to jest
na tym poziomie polityki to jest bardzo wymowne. I wydaje mi się, że było właściwie odczytane przez polityków nie tylko europejskich. No nie jest to pewnie wizyta dekady, czy przełomu może jakiegoś ogromnego? Pan nie dostrzega. Nie, natomiast nie sposób zlekceważyć tych gestów. Mhm. One były bardzo ważne. Dobrze. Przenieśmy się zatem do Torunia. Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Panie pośle. Ja myślę, że to, co pan redaktor na początku powiedział, jak to oceniają komentatorzy, myślę, że to jest właściwe no, określenie tej wizyty, rangi tej wizyty. Czyli może nie aż tak podniosła, jakby chciała koalicja i nie tak zła, jakby chciała opozycja. Ale my tutaj akurat w Toruniu to jesteśmy w tej szeroko rozumianej opozycji, mhm. Natomiast w Bydgoszczy jest koalicja, więc trzeba coś tutaj więcej dodać. Ja myślę, że ranga tej... same słowa, tak, tutaj można powiedzieć tylko pozytywnie. I opozycja, ja myślę, że dobrze, że opozycja tak się zachowała, że nie krytykowała, nie szukała żadnych tam złośliwości i tak dalej. To, co się pokazuje mniej więcej w internecie. I opozycja tego nie podchwyciła, takich określeń tej wizyty. Natomiast, no bo same słowa były miłe dla Polaków i dla narodu polskiego, więc trudno było to skrytykować. Dlatego myślę, że komentatorzy właściwie to określili ze względu na to, że tutaj nie ma tego zwarcia dotyczące tej wizyty Donalda Trumpa w Polsce. I ja bym chciał, żebyśmy w wielu innych sprawach, również w sprawach smoleńskich i tak dalej, podobnie się zachowywali jako opozycja. Ja bym wolał, żeby PiS się potknął o trudy rządzenia niż w zwarciu politycznym z opozycją. Myślę, że to by było trudniejsze, bo trud rządzenia naprawdę nie jest taki łatwy i PiS nie jest tak dobrze przygotowany. Problem zawsze ma z kadrami, to widać wyraźnie przy wszystkich tych wnioskach, które składamy o wotum nieufności dla poszczególnych ministrów, jak i dla rządu. I wtedy myślę, że i społeczeństwo by łatwiej oceniło rządy Prawa i Sprawiedliwości tej koalicji szeroko rozumianej razem z zapleczem parlamentarnym, które tworzy Kukiz 15. Natomiast przechodząc do samej wizyty, no tak jak już powiedziałem, ona była w tej warstwie retoryczne i miła dla Polaków. Mm-hmm. Oczywiście, tak jak już kiedyś tu mówiłem w tym studio, Donald Trump wykorzystał tutaj tą sytuację do tego, żeby prowadzić swoją politykę wobec Unii Europejskiej. I to tu wyraźnie, to widać było, że takie przewartościowanie Polski, która jest też lekko eurosceptyczna, pozwoliło mu zachować tą swoją politykę i w stosunku do pakietu klimatyczno-energetycznego, wycofania się z porozumień paryskich i tak dalej, w sposób taki płynny, jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej. Mhm. Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie marszałku. Ja powiem tak, PR-owsko rzeczywiście wizyta świetnie przygotowana. Wystąpienie perfekcyjne, bo wiedział doskonale pan prezydent Trump, jak uderzyć w czułe punkty Polaków. Bardzo ładnie nas podłechtał. No i niestety stało się tak, jak wielu komentatorów stwierdziło, że wystarczy Polakom kilka pięknych słów i od razu popadamy w euforię, a kiedy się przyjrzymy już konkretom, to tych konkretów jest niewiele, bo co prawda deklaracja o tym, że zostanie spełniony ten paragraf 5 NATO dotyczący obrony członków i tak dalej, no bardzo piękny, tylko z tego, co ja się orientuję, przechodziliśmy różne szkolenia, informacje i tak dalej. Rosjanie mają takie plany ataku na zachodnią Europę, że w ciągu 6 dni na Placu Zwycięstwa odbędzie się defilada Zwycięstwa. To jak znam obecne możliwości mobilizacyjne i inne, to sądzę, że byłoby już pozamiatane dawno w Europie, zanim ktokolwiek byś tutaj ruszył nam na pomoc. Ale wracając tak do bardziej tutaj do konkretów, no, PiS-owi trzeba pogratulować.
zablokować przygotowania tej wizyty. Świetnie spisał się aktyw partyjny, wiwatujący na cześć Trumpa i gwiżdżący na prezydenta Wałęsę. Uważam, że to jest porażka rządzących i nas w ogóle, Polaków wszystkich w tym momencie, bo jedyny Polak, który jest znany na całym świecie, został wygwizdany we własnym kraju przez zwolenników jednej partii, to uważam to naprawdę za bardzo zły gest, niepolityczny i zachowaliśmy się bardzo nieumiejętnie. A jak obserwuję tutaj Trumpa, to rzeczywiście jego zachowanie było świetne. Wszystko, co chciał, to nam sprzedał. My nawet ten gaz, który jest o wiele droższy od rosyjskiego, kupimy z otwartymi rękoma w imię zabezpieczenia energetycznego kraju i tak dalej. To jest ważne, ale no bez przesady, żebyśmy zaraz też klękali i brali wszystko to, co nam Ameryka da, czy te Patrioty, czy inne systemy i tak dalej. Spokojnie, rozważmy sobie wszystkie za i przeciw, przyjrzyjmy się dokładnie tej wizycie, rozważmy, co tak naprawdę nam powiedział Trump i co nam tak naprawdę oferował. Tego nie było zbyt wiele i tak naprawdę, jak patrzyłem na tą wizytę Trumpa, to w pewnym momencie mi się przypominała, tak jak oczywiście ja tego nie pamiętam, ale z historii, jak patrzyłem, to wizyta Breżniewa, zdaje się, Zagierka, też go tak witano i teraz tak samo. Naprawdę wpadł na parę godzin, a my robimy tutaj z tego wielką fetę. Dobrze, że pamiętał o polskiej historii, dobrze, że powiedział kilka ciepłych słów, bo nam się to należy, zwyczajnie nam się należy. Tylko proszę pamiętać, że w 45 roku to Ameryka nas sprzedała i w ogóle się nie oglądali, bo ważniejszy był wujaszek Joe, czyli Józef Stalin, niż interesy amerykańskie we wschodniej Europie, której w ogóle nie rozumieli i nie znali. Proszę pamiętać o tym, że to jest biznes. Jak przyjdzie co do czego, to po raz kolejny wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Jacek Warszygłowa, Nowoczesna. Na początek, odnosząc się do słów pana marszałka, właśnie dlatego tak istotna jest obecność armii amerykańskiej, żołnierzy zwartych pododdziałów w Polsce, żebyśmy nie musieli tylko liczyć na ten artykuł 5, który może nie zdążyć zadziałać. Natomiast tych żołnierzy jest na razie stosunkowo mało, są rotacyjnie, no a niestety prezydent Trump nie potwierdził stałej ich obecności i wymigał się od takiej odpowiedzi, co jest jakby symboliczne dla całej tej wizyty. Wizyta rzeczywiście pełna ogólników, wizyta pełna symboli, pełna łechtania nas, ale jednocześnie bardzo mało konkretna. Sprawdziłem, że to już 14. wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prezydenci Bush i Obama byli tutaj trzykrotnie, więc przed prezydentem Trumpem, jeżeli ma być takim przyjacielem naszym, to jeszcze troszkę tych podróży może przyjeżdżać do nas co rok. Niestety liczyliśmy na troszkę więcej, bo liczyliśmy na to, że w czasie tej wizyty padną konkrety. Tymczasem memorandum, które podpisano na temat dostawy rakiet Patriot, to jest tylko memorandum, czyli jakby zapewnienie dobrej woli. Czy do tego handlu dojdzie, nie wiemy, a jednocześnie to też trochę pokazuje sposób postępowania naszych władz w stosunku w ogóle do zakupu uzbrojenia. Tam, gdzie mieliśmy w pełni przepisowo i zgodnie z prawem przeprowadzony przetarg na śmigłowce, został on bez zdania racji i całkowicie bezsensownie odrzucony i przerwany. Jego wyniki zanegowano. Natomiast co do systemów rakietowych, kupujemy je, czy wyrażamy wolę zakupu bez żadnych przetargów. Oczywiście wiem, że system Patriot to jest doskonały system i na pewno jest warty kupowania, ale wiem, że jest co najmniej jeden system na świecie, który ma równorzędne parametry, a może gdybyśmy robili przetarg, udałoby się kupić jeszcze lepszy system i za mniejsze pieniądze. Natomiast co do gazu, to nawet trudno się wypowiedzieć. Wiadomo, że gaz skroplony jest droższy od gazu, który w tej chwili kupujemy. Wiadomo, że chodzi o zapewnienie nam niezależności, więc tu jest jakby coś za coś, musimy za to płacić. Ale kwestia, ile będziemy płacić, czy gaz amerykański będzie droższy od katarskiego, czy tańszy, tego nie wiemy. Wszystko skończyło się na ogólnikach. Natomiast jeżeli chodzi o samą otoczkę tej wizyty, no to mieliśmy co prawda zgodne bycie i komentowanie przez opozycję i przez władzę, ale pamiętajmy, że tą zgodność zapewniła nam ambasada amerykańska, która zaprosiła na plac Krasińskiego naszych posłów i zaprosiła wiele osób z opozycji, ponieważ nie zostali oni zaproszeni przez prezydenta Dudę, który liczył, że uda się zorganizować wiec, na który zwożono
sympatyków PiSu autokarami z całej Polski. Kilkaset autokarów przyjechało. No niestety było to widać, brak tej różnorodności na placu właśnie w chwili, kiedy wszedł tam prezydent Wałęsa, kiedy zaczęły się typowo pisowskie okrzyki i takie negowanie autorytetów znanych na całym świecie. W związku z tym ta wizyta, PiS chciał wykorzystać tę wizytę wyłącznie dla własnych politycznych celów, a nie dla dobra Polski czy naszej gospodarki. Zobaczymy, co z tej wizyty wyniknie. Mhm. Panie redaktorze, jeżeli można, dwa sprostowania. No, zaproszenia, nie wiem, czy pan, który przed chwilą mówił, był czy nie, no ja takie zaproszenie mam, to pan poseł to też potwierdzi, zaproszenie rozsyła amerykańska ambasada, więc mówienie o tym, że rząd miał jakiś udział w tym, kto był zaproszony, a kto nie, no ambasada amerykańska zapraszała i było, w pierwszym rzędzie siedział i prezydent, były prezydent Wałęsa i reprezentanci opozycji, a co do tych tutaj rewelacji dotyczących systemu antyterytorialnego Patriot, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że żadne państwo na świecie póki poza Stanami tym systemem nie dysponuje i ma szansę na to, żeby jako pierwszy kraj pełni ten kompatybilny system kupić, więc to też chciałem sprostować. Dziękuję bardzo. Dobrze. Szanowni Państwo, Sejm zajmował się wotum nieufności dla szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska, wskazując na, jak mówiła, karygodne rzeczy, jakie dzieją się w polskiej policji. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata parlamentarzystów. Ostatecznie ten wniosek, jak pamiętamy, został odrzucony. W obronie ministra Błaszczaka stawał Jarosław Kaczyński, bo wcześniej, przypomnijmy, poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka rozszyfrował nazwisko Błaszczak. Mówił B jak buta, E jak łgarstwo, A jak agresja, S jak serwilizm, Z jak zarozumiałość, C jak cynizm, drugie Z jak zakompleksienie, następne A jak arogancja. K pasuje zarówno do kolesiostwa, jak i do konfetti, co miało być symbolem wiceministra Zielińskiego. Wówczas Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę i powiedział, że wszystkie cechy, o których mówił pan poseł Budka, widzieliśmy przez lata rządów Platformy Obywatelskiej. Na pewno śmierć pana Stachowiaka była tragedią, ale czy śmierć tych wszystkich osób, które zginęły, gdy Grzegorz Schetyna był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czy one były również potrzebne? Co pan Schetyna zrobił? Czy stawał za to przed Sejmem? Pytał retorycznie Jarosław Kaczyński. Wiadomo było, że wystarczy policzyć głosy, prosta matematyka, że ten wniosek nie przejdzie, jednak został złożony, a państwo wybronili swojego ministra. Znaczy najbardziej przykre, muszę powiedzieć, chyba jest, był fakt, że ten wniosek został złożony mimo tego, że było wiadomo, że będzie wizyta prezydenta Trumpa. No, no fakty są takie i życie pokazało, że jeśli chodzi o, no, można lubić pana ministra, można lubić albo nie lubić tego rządu, ale cała wizyta prezydenta Trumpa, jeśli chodzi z punktu widzenia i logistycznego i bezpieczeństwa, została przygotowana bardzo dobrze. No a jak ktoś ma jakieś wątpliwości, no to następnego dnia pan prezydent Trump był w Hamburgu i tam jego żona nie mogła wyjść z hotelu. Zostało rannych 200 funkcjonariuszy policji, stracono kontrolę nad częścią miasta, palono samochody, włamywano się do i palono sklepy. No, no w ogóle no, to już tutaj wcześniej padło. No. Więc jakby próba odwoływania ministra, który odpowiada za służby, za policję, jeszcze w dobie takiej wizyty i tego, jak ona została zorganizowana, życie pokazało, że wszystko zostało zorganizowane. Tylko wniosek składany był 7 czerwca. No, wniosek panie pośle. Z całą pewnością, jak wniosek został złożony, było wiadomo, że to marszałek zdecydował, że ta wizyta będzie, więc można było sobie to, z całą pewnością można było sobie to darować. Ja cenię pana ministra Błaszczaka, bo przede wszystkim został zatrzymany ten niedobry trend likwidowania posterunków policji. No, gro osób z mniejszych miejscowości, które do nas na przykład na dyżury docierają, mówi o tym, że zupełnie tego nie rozumiały i ten proces jakby jest odwracany, przewracamy te posterunki policji tak, żeby to poczucie bezpieczeństwa było wyższe. A po drugie, no minister bardzo prowadzi twardą i konsekwentną politykę, jeśli chodzi o
inwestowanie to zarówno w policjantów, w sensie, no może być może te podwyżki jeszcze są, były zbyt skromne, ale jednak były, a po drugie, jeśli chodzi o inwestycje w sprzęt, bo z tym też było bardzo, bardzo kiepsko, więc z całym przekonaniem głosowałem za tym, żeby nadal był ministrem, a kończąc jakby, no muszę powiedzieć, że z organizacji i zabezpieczenia wizyty prezydenta Trumpa jako Polska, nie tylko zwolennik partii X czy Y, możemy być dumni, no bo popatrzmy na chwilę na to z perspektywy prezydenta Trumpa i jego małżonki. No wizyta w Polsce, no, i tak, to, co zobaczyli, i jak to wyglądało, i następnie Hamburg, z którego żona prezydenta nie może z hotelu wyjść. Marcin Wroński, Polska Razem. No jest tutaj próba odwołania pana ministra Błaszczaka. Pokazuje, że opozycja po raz kolejny swoją próbę zaistnienia, próbę, nie wiem, przypodobania się Polakom realizuje nie przez jakieś konferencje programowe, przez jakieś inicjatywy ustawodawcze, tylko przez awanturę. Bo było wiadomo, że jak, powiedzmy, ten wynik się skończy. Polacy poza tym czują się bezpiecznie w Polsce. Bezpiecznie przebiegły Światowe Dni Młodzieży i teraz widzieliśmy też ostatnio wizyta pana prezydenta Trumpa, też bezpiecznie przebiegła w Polsce. Możemy porównać, jak wyglądał Marsz Niepodległości, największa taka manifestacja patriotyczna za czasów poprzedniej władzy, a jak wyglądał teraz. No, może ja w tym momencie panu przerwę i przypomnę argumenty opozycji. Wrocław, 2016 rok, na komisariacie umiera Igor Stachowiak, skuty kajdankami mężczyzna, narażony jeszcze dodatkowo paralizatorem. I tutaj nic się nie dzieje przez rok, mówi opozycja. Dopiero kiedy sprawa wypływa w mediach, są reakcje, dymisje szefów policji wojewódzkiego i miejskiego we Wrocławiu oraz tych policjantów z tego właśnie komisariatu. Opozycja oskarża, że wiceminister Zieliński sprawę znał i że milczał. Dalej, Radom, pobicie działacza KOD-u, policja nieobecna. Białystok, funkcjonariusze zatrudnieni do wycinania konfetti z papieru, które potem było sypane z helikoptera podczas wizyty wiceministra Zielińskiego. Orszak Trzech Króli, policjanci przebrani za aniołów jadą konno. Mecz Ruchu Chorzów z Górnikiem Łęczna, policjanci przebrani za fotoreporterów nagle wkraczają do akcji. No i tak, no, ale pewnie można by wymieniać. Z drugiej strony, no... I z drugiej strony oczywiście... Oczywiście, nalot na redakcję premier Beata Szydło można by wymieniać przynajmniej dwa lub trzy wypadki, no niestety śmiertelne, do których doszło na komisariatach w czasie rządów PO i PSL-u. Na co odpowiada Paweł Kukiz z ugrupowania Kukiz 15? Policja idzie na dno, kiedy wy na śmierci Stachowiaka zbijacie polityczny kapitał, panie pośle. Paweł Skutecki. No coś, ja tutaj... W tym głosowaniu zachowałem się agresowy koalicjant pana posła Mężydły i głosowałem za wotum nieufności. No, mieliśmy dużo zarzutów przede wszystkim do ministra Zielińskiego. Mniej może do jego szefa, natomiast jakby postawiliśmy sprawę dość jasno. Jeżeli pan minister Zieliński odejdzie, nie będziemy głosowali za tym wotum. No, deklaracji takiej nie było, więc zagłosowaliśmy tak jak pan poseł Mężydło. Dziękuję. Mi się wydaje, że to był dobry. W tego typu głosowaniach tak naprawdę, no, każdy, kto zna matematykę, wie, że nie chodzi o wynik. Tylko o debatę. No. Chodzi o debatę i chodzi o to, że rzeczywiście przy kilku takich głosowaniach coś się potem w konkretnym ministerstwie zmieniło. Czyli kropla drąży skałę. Tak jest. Dobrze, musimy gonić, szanowni panowie, bo zostało nam już tylko kilka minut. Dziś audycja krótsza. Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Panie redaktorze, tutaj do tych zarzutów to jeszcze to, co chwalił akurat poseł Król, te posterunki, to akurat, wie pan, działa odwrotnie, bo tak naprawdę to powinno się tworzyć komisariaty i komendy i one tworzą w pewien sposób organizacyjny to. Natomiast same posterunki to bardzo często zmniejszają ilość funkcjonariuszy w terenie. 418 posterunków zlikwidowali. Oni tak, ale te posterunki to wie pan, jakie to miało znaczenie. Nie wiem, czy pan wie, jak wygląda posterunek. Ten policjanci nie, no, muszą nie wiem, pilnować tego. No, niech pan muszą to powie, siedzieć w tym posterunku powie, i pilnować. Tak, ja panu mówię. I oni pilnują od 7 do 15 tego posterunku, zamiast być na ulicy. Pilnują, tak. I pomagać. Dwie godziny ludzie muszą jechać na policję, żeby zgłosić kradzież.
przykład. Natomiast wie pan, no i ja już bym tego tak nie podkreślał, że to jest taka zasługa tego ministra, bo akurat tego, to nie zostało wytknięte, bo było wiele innych bardziej poważnych spraw. No trudno, spraw. Żebyście jeśli wy chodzi, wytykali to, że my chodzi, odbudowujemy komisariaty, które wy zamykaliście. Jeśli chodzi, o to, już... jeśli chodzi o to porównanie tych zabójstw na policji w naszych czasach i w czasach Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba powiedzieć, że u was to przyczyną i przyczyną do kamuflowania tego zjawiska był nepotyzm. I my bardzo dobrze, że my to pokazujemy społeczeństwu, bo społeczeństwo musi wiedzieć, że tak naprawdę to przyczyną tych zjawisk, o których mówimy, jest nepotyzm Prawa i Sprawiedliwości. On występuje we wszystkich dziedzinach, natomiast no tutaj to państwo takie bizantyjskie w służbach, no nie powinno funkcjonować ani minister Zieliński, ani... Państwo bizantyjskie, jak policjanci nie mieli ani, na paliwo do radiowozów, ani, czy pan już naprawdę stracił kontakt z rzeczywistością? Ani Szyszko nie powinien z koperto, ani... Policjanci na paliwo powinna, do samochodów nie mieli, to jest Bizancjum. Nie powinna ustnie załatwiać stanowisk akurat w policji. Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeżeli chodzi o termin tej debaty nad wotum nieufności dla pana ministra Błaszczaka, to rzeczywiście był bardzo nieszczęśliwy, ale tu pretensje można mieć tylko i wyłącznie do marszałka, to on ten termin ustalił. Tak jak tutaj usłyszeliśmy, dokumenty zostały złożone wcześniej. PR-owskie posunięcie, pokazał PiS, zobaczcie, tutaj akurat wizyta Trumpa, wy chcecie odwoływać ministra, który jest odpowiedzialny za przygotowanie tej wizyty. Bardzo sprytne zagranie, gratuluję PiS-owi, bo PR-owców ma naprawdę świetnych. I PSL bardzo nie chciało brać udział w debacie. Oczywiście, tak. Dlaczego? My nie chcieliśmy brać, bo uważaliśmy, że to nie jest ten czas. Oczywiście zagłosowaliśmy za odwołaniem pana ministra Błaszczaka, natomiast uważaliśmy, że w związku z wizytą pana prezydenta Donalda Trumpa oraz tą sytuacją związaną z bezpieczeństwem, zabezpieczeniem, pan minister Błaszczak powinien czuwać nad zabezpieczeniem tej wizyty, a nie bronić się w Sejmie. To nie był dobry czas, ale to, mówię, to ugrał to wszystko tak jego kolega partyjny, czyli marszałek Sejmu. Oczywiście głosowaliśmy za odwołaniem ze względu na ruchy, które zostały poczynione, choćby jeżeli chodzi o dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, jeżeli chodzi o też pewne decyzje i personalne, i przede wszystkim finansowe, jeżeli chodzi o OSP. Dlatego uważaliśmy, że powinniśmy zagłosować za jego odwołaniem, aczkolwiek też zdajemy sobie sprawę, że chyba pan minister Błaszczak utracił kontrolę nad swoim zastępcą, który jest największym złem w tym ministerstwie i to powinno się odwołać pana ministra Zielińskiego, a nie pana ministra Błaszczaka. Takie jest moje zdanie w tym przypadku. I Nowoczesna, Jacek Warczygłowa. To, co dzieje się w policji, wzbudza niepokój przede wszystkim ze względu na stosunki wewnętrzne, które panują w policji. A właśnie to, co pan redaktor przytaczał, że sprawa zabójstwa na komisariacie jest przez rok ukrywana, a może nawet tuszowana, nic się nie dzieje. Przecież to powinny wewnętrzne procedury jasno wychwycić i od ręki powinna sprawa zostać rozwiązana zgodnie z przepisami. Jak wiemy, te filmy z Tazera, z tego paralizacji były przeglądane wcześniej, policja się tłumaczy, czy minister Błaszczak, że to zostało przekazane do prokuratury, no ale wiadomo też, że były przeglądane wcześniej, że ktoś o tym wiedział i ktoś nic z tym nie zrobił. Poza tym taka sprawa jak wycinanie konfetti, rozrzucanie, no to przecież kompromituje policję, niezależnie od tego, ile się komisariatów pobuduje, bo można odnieść wrażenie, że potrzeba więcej komisariatów w terenie, bo przecież w terenie jeszcze konfetti też trzeba pociąć, jak przyjedzie pan wiceminister. A to, co robi PiS, czyli każdy zarzut, który idzie w kierunku ministra Błaszczaka, odpiera odpowiedzią, a za waszych czasów było jeszcze gorzej, myśląc o PO, no to przecież jest dziecinne, jak w przedszkolu, zganianie jedna na drugą, a nie odnoszenie się do meritum. Jeżeli mówimy o jakiejś sytuacji, którą sprowokował minister Błaszczak, to bardzo proszę, odpowiadajcie panowie, co sądzicie o tym, dlaczego Błaszczak zrobił lub nie zrobił. Natomiast powoływanie się, w ogóle takie demagogiczne już dzisiaj kilkakrotnie, na to, że w Hamburgu były zniszczenia, w Warszawie nie było, no to ja też nie mam zielonego pojęcia. U nas nie było G20. Co by się zdarzyło, tak, gdyby do Polski przyjechało 100 czy 200 tysięcy antyglobalistów, ludzi, którzy przyjeżdżają po to, żeby robić te zadymy. Czy wtedy minister Błaszczak tak by sobie doskonale poradził i każdy mógłby wyjść swobodnie z hotelu? Policja polska zabezpiecza manifestacje, w których biorą udział pokojowo nastawieni demonstranci partyjni albo z KOD-u, ludzie, którzy wiedzą, co to jest demokracja i żądają
właśnie zachowania tych przywilejów demokratycznych, które są, nie zabierania ich. Dziś będzie okazja do sprawdzenia, kolejna miesięcznica, bo dziś akurat 10 dzień miesiąca. Dzisiaj działo monopolizowanie krakowskiego przedmieścia dla jednej partii też troszkę dziwnie wygląda. Niedługo turyści nie będą mogli 10 dnia każdego miesiąca poruszać się po krakowskim przedmieściu, bo barierki ustawiane w nocy dzisiaj cały dzień praktycznie uniemożliwiają poruszanie się tam w tamtym dziękuję terenie. Dziękuję panu za troskę o turystów. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, musimy już kończyć. Ja się troszczę o demokrację, a pan się troszczy nie wiadomo o co. Nabiera rumieńców, ale pod sam koniec. Piotr Król, Marcin Wroński, Paweł Skutecki, Antoni Mężydło, Dariusz Kurzawa i Jacek Warczygłowa byli państwem. Do widzenia, do usłyszenia. www.radiopik.pl